Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale Esa Czyta w kolejnym poniedziałkowym filmie. Tym razem nadeszła pora, żebym podsumowała lipiec i sierpień. Oczywiście pod względem przeczytanych książek, żebym opowiedziała Wam o książkach, które przeczytałam w lipcu i sierpniu. Natomiast mam obok siebie jedynie skromny stosik. Jak to się stało, że przez 2 miesiące, zapytacie, przeczytałam tylko tyle książek? Choć zawsze powtarzam, że nie ilość się liczy, tylko jakość. Nie liczba przeczytanych książek, tylko to, jaką satysfakcję one mi sprawią. I czasami drobna, niewielka książka wymaga takiego skupienia, że po prostu nie da się przeczytać jej bardzo, bardzo szybko. To znaczy inaczej, da się, ale ta przyjemność z czytania jest według mnie wtedy znacznie mniejsza. Owszem, latem nie czytałam więcej niż w trakcie innych miesięcy roku. Powiedziałabym, że było podobnie, nawet może troszkę więcej czytam jesienią i zimą, ale nie dlatego ten stos jest taki mały. Jeżeli śledzicie moje filmy dość uważnie, no to wiecie, że początkiem sierpnia pojawił się taki film, w którym podsumowałam lektury, książki, które przeczytałam w trakcie mojego wakacyjnego wyjazdu na Warmię i Mazury. Właśnie w czasie tego wyjazdu przeczytałam jeszcze kilka książek, o których opowiedziałam Wam w osobnym filmie. Pod tym filmem na pewno znajdziecie link do tamtego, więc jeżeli chcecie mieć taki pełny obraz mojego czytelniczego lata, no to polecam ten film i właśnie tamten. Dzisiaj opowiem Wam o 3 powieściach. Opowiem Wam o Rzece Dzieciństwa Andrzeja Stasiuka, o ile w ogóle można ją nazwać powieścią, raczej to jest taki monolog, nie monolog, rzeka myśli, o, dobre określenie, to jest taka rzeka myśli Andrzeja Stasiuka, rzeka jego wspomnień. Opowiem Wam też o powieści, no tu już mogę powiedzieć, że to jest powieść, Seweryny Szmaglewskiej, Wilcza Jagoda, i to jest też pierwsza książka, którą przeczytałam po powrocie z Warmii i Mazur. Jej akcja toczy się na Mazurach, dlatego właśnie w sierpniu zdecydowałam się ją przeczytać. Opowiem Wam też o Pałacu Wiesława Myśliwskiego, bo latem zabrałam się za pałac, także po tym, gdy opowiem Wam o tej książce, będę mogła ten egzemplarz odłożyć w końcu na półkę, bo pamiętacie albo nie pamiętacie, to jest takie wydanie 2 w 1 od wydawnictwa Czytelnik. Mam tutaj 2 pierwsze powieści Wiesława Myśliwskiego, Nagi Sad i Pałac. Teraz obie przeczytane, więc książka będzie mogła już zostać w tym pomieszczeniu. Te 3 książki, jako dopełnienie Pałacu pojawiła się u mnie taka lektura Anny Marzec, Od Szulca do Myśliwskiego. Nie czytałam całej, przeczytałam tylko rozdział o Myśliwskim. I pojawiła się pod koniec sierpnia już książka, za której przesłanie bardzo dziękuję Danielowi i Kasi z Tarnowa, czyli Czerwona baśń Wiktorii Korzeniewskiej, ale jest to lektura na tyle interesująca, że chciałabym poświęcić jej osobny film. Jej i do pary, pewnie w tym filmie we wrześniu, miejmy nadzieję, bo nie mam go jeszcze nagranego, a mam nadzieję, że czas we wrześniu pozwoli mi na nagranie takiego właśnie bardziej wymagającego filmu. Dopełnieniem tej czerwonej baśni w tym filmie, którego jeszcze nie ma, będzie książka Andreasa Jonsa, Baba Jaga, tajemnicza postać słowiańskiego folkloru. Dlatego, że widzę też, że Wiktoria dużo z tej właśnie książki o Babie Jadze czerpała, także możecie wypatrywać takiego filmu i trzymać mocno kciuki za to, żeby ten film się pojawił. Na razie tylko zaznaczam, że taką oto książkę przeczytałam. Przeczytałam dosłownie w jeden wieczór, no i jestem, słuchajcie, zachwycona, bo nieczęsto trafiam na takie opowieści z tak świetnie zarysowaną Babą Jagą i przepiękna scena, w której udział wzięła Południca. Tak cudownie odmalowanej Południcy nie widziałam oczami wyobraźni już dawno, ale no właśnie, o tych 2 książkach, te jeszcze czytam, opowiem Wam gdzieś we wrześniu, ewentualnie film może przesunąć się na październik, ale mam nadzieję, że tak czy siak on się pojawi. A teraz zaczynamy. Postaram się też uwzględnić do tego filmu podział na rozdziały, żebyście mogli łatwiej dotrzeć do mojej opowieści o książce, która Was interesuje. Tak jak powiedziałam na początku tego filmu, zwykle robię podsumowania miesiąca, więc te wszystkie lektury są jeszcze lekturami, o których wtedy mówię, lekturami dość świeżymi, jeszcze nie uleżanymi i nie zawsze ta opinia, którą wyrażam w tym filmie na koniec miesiąca, pokrywa się z moją
moją opinią o książce, którą mam po kilku miesiącach od przeczytania. No bo jednak czas weryfikuje niektóre z naszych spostrzeżeń. Na przykład wydaje się nam, że jakaś książka była świetna, cudowna, a po kilku miesiącach dochodzimy do wniosku, że właściwie to niewiele z niej pamiętamy, a to oznacza, że aż tak cudowna, jak wydawało nam się w pierwszej chwili, nie była. Z drugiej strony, ja tak miałam z Dickensem, w pierwszej chwili nie jesteśmy może oszołomieni, ale gdzieś z biegiem miesięcy dochodzimy do wniosku, że chcemy poznawać te kolejne, dłuższe powieści Dickensa. O tym opowiem Wam w jednym z wrześniowych filmów. No dobrze, Rzeka dzieciństwa Andrzeja Stasiuka, czyli książka, na którą czekałam dość długo, ale ja już tak mam, że po prostu opowieści Andrzeja Stasiuka bardzo lubię i zawsze z ogromną niecierpliwością na nie czekam. A tutaj oczywiście tę jego książkę wydało wydawnictwo Czarne, 2024 rok, bodajże wiosna, więc świeżynka, tak jak jeśli o mnie chodzi, to świeżynka, bo wiecie dobrze, że zwykle czytam książki starsze. Czy Rzeka dzieciństwa będzie należała do grona moich ulubionych opowieści Andrzeja Stasiuka? Mówiąc krótko, wydaje mi się, że nie, dlatego że mam inne ulubione opowieści Andrzeja Stasiuka. Niech sobie tutaj zerknę. Bardzo lubię Fado, bardzo lubię też Przewóz Andrzeja Stasiuka, bardzo lubię Wschód i szczególnie w pamięć zapadła mi książka Grochów. W Grochowie pojawia się taki osobny rozdział związany z babcią Andrzeja Stasiuka. Taki rozdział, właściwie chyba mój ulubiony rozdział ze wszystkich książek Andrzeja Stasiuka. No dobrze, sprawdźmy, co o tej książce pisze nam wydawca. Do rzeki dzieciństwa podróżuje się bez końca, szuka jej źródeł w historii i ujścia w pamięci. Wspomina się lato na wsi, brodzenie po piersi w nurcie, rybie łuski na glinianej podłodze, milczącego pastucha, co dzień wyprowadzającego krowy. Gdy tą rzeką jest Bóg, jeżdżąc wzdłuż niej, podróżuje się zawsze na wschód. Myśli się o granicy, o Rosji, o wojnie, o uchodźcach, o tym, że tak blisko jest Bełżec, a źródło wypływa z ziemi nasiąkniętej krwią. Kuca się przy ogniu i wyobraża sobie karawanę zwierząt sunących przez mazowieckie piaski, ciemność popiołów, w której świecą diamenty. Bo zaiste nie pamięć, ale rzeki powinny grzebać nasze szczątki. Powinny je wypłukiwać i nieść do oceanów. To jedyny koniec wart pomyślenia. Te ostatnie zdania to już jest cytat z opowieści Andrzeja Stasiuka. Zanim zacznę jeszcze o wnętrzu, to powiem Wam, że miałam niesamowite szczęście, bo w drodze na Mazury zatrzymałam się na nocleg w takiej niewielkiej miejscowości za Warszawą, dlatego że była mi po drodze, a tu okazało się, pani tak mi powiedziała, u której nocowałam, że wystarczy przejść kilkaset metrów taką wąską dróżką i dochodzi się do rzeki. A ta rzeka, jak pewnie się domyślacie, to właśnie Bóg. Więc gdy przysiadłam nad brzegiem tej rzeki, poczułam się niezwykle wyjątkowo i jeszcze wyraźniej wtedy tę książkę Andrzeja Stasiuka odebrałam. Były fragmenty, które podobały mi się bardziej, były fragmenty, które podobały mi się mniej. Ogólnie bardzo odpowiada mi język i sposób, w ogóle sposób, w jaki Andrzej Stasiuk na ten świat spogląda. Wspomniałam wcześniej Wam o tym, że broń Boże, to nie jest powieść, więc żebyście tak przypadkiem nie pomyśleli, bo gdzieś z automatu często, gdy widzimy książkę, to do głowy przychodzi nam, że jest to powieść. To nie jest powieść, to są, powiedziałabym, takie wspomnienia Andrzeja Stasiuka, a właściwie nie wspomnienia. To jest takie zmieszanie teraźniejszości z przeszłością. Teraźniejszość wpływa na świat, który pamiętamy na przykład z dzieciństwa czy z lat naszej młodości, czyli idealizujemy go. Często go idealizujemy, ale myślę, że ten zabieg idealizacji krainy dzieciństwa znacie z innych opowieści. Też nie chcę powiedzieć, że Andrzej Stasiuk tutaj idealizuje tę rzeczywistość, ale na pewno dochodzą do niego, dochodzą do niego różne sprawy z dzieciństwa, z których, gdy był dzieckiem, nie zdawał sobie sprawy. Zaczynam to pisać w niedzielny październikowy świt. Słońce jeszcze nie wzeszło i na trawie srebrzy się szron. Zaraz wzejdzie nad ciemnym Uchercem. Wtedy będzie widać, jak na Mareszce rudzieje buczyna. W nieruchomym powietrzu słychać suchy szum wronich skrzydeł. Ach, te wszystkie poranki, gdy powoli zaczyna krążyć gęsta i świetlista krew świata. Październik, gdy czarne cienie nie gasną od wschodu do zachodu słońca. To jest początek
tej opowieści, myślę, że mogliście już sprawdzić fragment języka Andrzeja Stasiuka. No w trakcie czytania tej książki zauważyłam, że plan, zamysł, który miał w głowie Andrzej Stasiuk, gdy przystępował do pisania Rzeki Dzieciństwa, zmienił się. Zmienił się za sprawą całej tej sprawy z uchodźcami, tam od granicy z Białorusią. Zmienił się za sprawą pandemii, która też się pojawiła. No i na przykład swoje urodziny 60. Andrzej Stasiuk spędzał tutaj inaczej niż zamierzał. Chciał być sam, chciał być bardzo, bardzo daleko od domu, daleko za Polską, a tymczasem zasiadł nad Bugiem. Na początku tej opowieści Andrzeja Stasiuka spotykamy siedzącego na takim krzesełku dla łowiących ryby, siedzącego nad brzegiem rzeki. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia na temat tej sytuacji, w której go spotykamy właśnie tutaj na początku. Wypatrzyłem to urządzenie u łowiących ryby. Rozkładało się w 15 sekund, chroniło od słońca, deszczu i rosy. Mieściło się pod nim składane krzesełko i maszynka do gotowania. Miało dopinaną osłonę od wiatru, coś w rodzaju kopulastej jurty o wyciągniętych w górę proporcjach z otwartym widokiem na świat. Składane krzesełko. Jeszcze parę lat temu ogarnąłby mnie wzgardliwy śmiech. Zawsze chciałem siedzieć albo leżeć na ziemi, jak uczłowieczone zwierzę, palić ogień, odganiać mokasyny dalekowschodnie i małe zielone skorpiony, jak wtedy na Gobi, zwijać się w kłębek w śpiworze i zasypiać pod bezkresnym niebem Azji. A siedzę pod trochę debilnym daszkiem na składanym krześle, mam nawet mały składany stoliczek z maszynką do gotowania, jem chińską zupkę, popijam czerwone wino kupione gdzieś w przydrożnej Biedrze i gapię się w ciemność, na rzekę, na pas zachodniego nieba, który śni mrocznie jak stare srebro. Nic więcej, tylko żurawie z klangorem szukają drogi na południe. Jeżeli byliście kiedyś na spotkaniu autorskim z Andrzejem Stasiukiem i później będziecie czytać tę książkę, to zauważycie, że słuchanie Andrzeja Stasiuka na żywo, a czytanie jego opowieści to jest bardzo podobne doświadczenie. Też czytając tę opowieść miałam takie wrażenie, jakby Andrzej Stasiuk siedział razem ze mną w tym pomieszczeniu, w którym czytałam, i to wszystko by mi po prostu opowiadał. Dlaczego Rzeka Dzieciństwa? Dlatego, że Andrzej Stasiuk podróżuje wzdłuż niej, a gdy znajduje się w różnych miejscach, przez które ta rzeka przepływa, no to do głowy przychodzą mu czy to różne przemyślenia, czy różne wspomnienia. Nagrywanie tego filmu to jest na tyle komfortowa sytuacja, że minął ponad miesiąc od momentu, w którym Rzekę Dzieciństwa Stasiuka przeczytałam, więc już dokładnie wiem, co zapomniałam, a co pamiętam i co myślę, że już ze mną zostanie. Zostanie ze mną na pewno taki rozdział zatytułowany Pastusz. Pastusz to jest człowiek, którego Andrzej Stasiuk pamięta ze swojego dzieciństwa, dzieciństwa, które spędzał u dziadków. Pastusz, czyli człowiek wypasający bydło, raczej nie odzywający się, wypasający to bydło za strawę, za jakieś jajka od kur i tak dalej, za to, co ktoś mógł mu dać. A teraz ten pastusz do niego po latach w pewien sposób powrócił i odkrywa przed nim swoje takie prawdziwe ja. W końcu znalazłem miejsce. Niewielki cypel osłonięty od strony lądu paroma krzakami wikliny i ze strzelistą topolą, której liście cicho szeleściły w niemal nieruchomym powietrzu. Rozpaliłem ogień na brzegu. Wiklinowy dym miał ostry i słodkawy zapach. Czekałem, aż wzejdzie księżyc. Niczego więcej nie potrzebowałem. Musiałem na chwilę zasnąć. Śniły mi się te wszystkie pastwiska i łąki. Stąd aż po Fiszor, powolną ni to odnogę, ni to oddzielną rzekę. Śniły mi się w porze mokrej i ciepłej zimy, gdy stoi na nich nieruchoma, szara woda. I właśnie w czasie tego snu, czy półsnu, do Andrzeja Stasiuka przy tym ognisku dosiadł się pastusz. Pamiętasz mnie? Zapytał niskim i cichym głosem. Słowa wyszły z niego jakoś tak niewprawnie i z wysiłkiem, jakby od dawna nie mówił. Nie, odpowiedziałem. Nawet cię nie widzę i nie wiem, kim jesteś. Jestem pastusz, nie pamiętasz? Tak, przypomniałem sobie, chociaż tak naprawdę nigdy go nie zapomniałem. Ilekroć przyjeżdżałem w te strony, zawsze o nim myślałem. Nigdy nie siadał przy stole. Dostawał miskę, łyżkę i coś jadł. Pewnie to samo, co wszyscy, ale oddzielnie. Był zarośnięty, brodaty i porozumiewał się mruknięciami. Trochę się go bałem, ale nie mogłem oderwać od niego wzroku. Od tej burej kapoty, którą i teraz miał na sobie, i od jego twarzy, która nie zdradzała wieku, tylko przynależność do innego świata niż twarze reszty wieśniaków.
Może pozostali też się go bali, dlatego kazali mu siadać z dala. A może dlatego, że ciągnęło od niego zwierzęcym cuchem, stajnią i starym brudem. To był zapach wsi w ogóle, ale widać wszyscy uważali, że on cuchnie jeszcze bardziej. Pastusz jest więc niejako takim duchem, który przychodzi do Andrzeja Stasiuka z zaświatów i to ich spotkanie jest niebywale interesującym spotkaniem. Tym bardziej, że za sprawą tego spotkania do umysłu Andrzeja Stasiuka dochodzi, dlaczego jego ulubiony pies, z którym też spędzał na tej wsi czas, no w tajemniczych okolicznościach, zaginął. Chodziłem na pastwisko z psem i włóczyłem się godzinami. Szukałem piorunowych kamieni w piasku. Wyglądał jak wilczur, ale miał krótkie łapy. Potem gdzieś zniknął. Powiedzieli mi, że zagryzły go inne psy. Nie, zabili go. Dlaczego? Dusił kury. Zabili go widłami. Kto? Wszystko jedno. Dusił kury. Nie powiedzieli mi. Byłeś już z miasta. Po co miałeś wiedzieć? No właśnie. Jeżeli ktoś jest z miasta, to okazuje się, że niektórych rzeczy, o niektórych sytuacjach mu się nie mówi. Nie zdradza się ich, dlatego że on już znajduje się poza społecznością. I nawet jeżeli, tak jak Andrzej Stasiuk, odwiedza swoich dziadków, to już nie jest stąd, więc pewnych rzeczy nie jest w stanie zrozumieć. I też w tym rozdziale była mowa o krowach. I w tym rozdziale o krowach ten rozdział był jakiś tak przerażający dla mnie, że pamiętam, że wtedy przeczytałam go przed snem i w czasie snu miałam bardzo, bardzo, w czasie nocy miałam bardzo, bardzo niespokojne sny. Takie, że sama byłam pod wrażeniem tego, co też ja wyśniłam. Poza tymi wspomnieniami, to te wspominkowe rozdziały były moimi ulubionymi, te wspominkowe fragmenty były moimi ulubionymi. Jest też całkiem sporo o uchodźcach, o tej sytuacji na świecie w tamtym czasie i te fragmenty już nie zrobiły na mnie takiego wrażenia. Dla mnie ta książka byłaby lepsza, ale to dla mnie czysto subiektywna opinia, byłaby lepsza, gdyby ona w całości była zakorzeniona w tych wspomnieniach Andrzeja Stasiuka, bo ja po prostu lubię, gdy on o przeszłości opowiada. No ale nie da się. Myślę, że to był też taki moment, że nie dało się w nim oddzielić przeszłości od teraźniejszości. Podróżując wzdłuż tej rzeki, Andrzej Stasiuk zatrzymuje się też w Bełżcu i opis Bełżca, właściwie tego obozu w Bełżcu, jest niesamowity. Tego pomnika właściwie teraz, który w Bełżcu jest, jest niesamowity. Myślałam, że przeczytam Wam teraz jakiś fragment tego opisu, ale wydaje mi się, że to nie jest opis odpowiedni do przeczytania w takim filmie. To jest opis, który powinno się czytać po cichu we własnej głowie i chyba wtedy on robi największe wrażenie. Tutaj do głosu dochodzi też wyobraźnia Andrzeja Stasiuka, który wyobraża sobie taką pielgrzymkę podążającą właśnie tam i to też zrobiło na mnie szczególne wrażenie. No nie chcę opowiadać Wam, słuchajcie, za dużo o tej rzece dzieciństwa Andrzeja Stasiuka, dlatego że ona nie jest jakoś bardzo spora. Tutaj pierwsze skrzypce, jak zwykle u Andrzeja Stasiuka, gra język, tym bardziej, że to jest taka opowieść wspomnieniowa, wymieszana z teraźniejszością, ale krótko podsumowując, warto przeczytać ze względu na Bełżec, to po pierwsze, a po drugie ze względu na ten rozdział o pastuszu. Właściwie teraz nie wiem ze względu na co bardziej, bo Bełżec też, on wykorzystuje tutaj wspomnienia ludzi, którzy na przykład nie segregowali, którzy odkopywali później różne rzeczy, bo wiadomo, że to pieniądz, można je było spieniężyć. No to też jest takie trochę, czujemy pewien niesmak, mocny nawet niesmak, ale pokazuje, jak daleko człowiek jest się w stanie posunąć w określonych, niełatwych warunkach. No także, Rzeka dzieciństwa Andrzeja Stasiuka przeczytać warto, ale poza tymi fragmentami o Bełżcu, o pastuszu, to nie jest moja ulubiona opowieść. Była bardzo w porządku, ale moim zdaniem są lepsze. Przechodzimy do kolejnej przeczytanej przeze mnie latem historii, czyli do Pałacu Wiesława Myśliwskiego. Pałac to jest druga opowieść Wiesława Myśliwskiego, opowieść z 1970 roku. Wcześniej był Nagi Sad i właściwie dobrze się składa, że najpierw przeczytałam ten Nagi Sad, a później Pałac, bo tego lata, tej wiosny miałam taki
powrót do początków twórczości Wiesława Myśliwskiego. Czy były to początki gorsze, jakieś, czy te powieści z początku jego kariery pisarskiej są powieściami gorszymi od tych powieści późniejszych? Absolutnie nie, dlatego że Wiesław Myśliwski zwraca bardzo dużą uwagę na to, co wydaje, i on nie produkuje tych książek. Czyli jego książki nie pojawiają się każdego roku, co 2 lata, co 3 lata, one właściwie pojawiają się jeszcze rzadziej. On pisze wtedy, gdy czuje, że to jest ten moment, w którym książkę powinien zacząć pisać. I zresztą on pisze niespiesznie, pisze wolno i absolutnie każde zdanie jest u niego przemyślane. Bardzo odpowiada mi sposób, w jaki pisze. Każdemu zawsze jego opowieści polecam, ale muszę tutaj zaznaczyć, bo akurat wcześniej czytałam Nagi Sad, później czytałam Pałac i zauważyłam, że o ile w ten Nagi Sad wgryzłam się od razu ta historia gdzieś mnie tak porwała, to w przypadku Pałacu już tak nie było. Pałac to jest taka lektura, którą trzeba chcieć przeczytać. Trzeba być gotowym na jej przeczytanie, dlatego że wszystko, co się tutaj dzieje, tak naprawdę dzieje się w głowie głównego bohatera, a więc człowieka, który w momencie, gdy do wsi, w której się znajduje, to chyba była wieś albo małe miasteczko, raczej wieś, do wsi, w której się znajduje, dociera front, ludzie uciekają, państwo z dworu uciekają, a on wchodzi do dworskiego parku. Następnie nieco onieśmielony wchodzi do pałacu i to, co się dzieje w jego głowie, jest niesamowite, ale to jest tak. Gdy czytamy tę książkę, znajdujemy się w jego głowie, a dopiero gdy ją przeczytamy, widzimy całość, widzimy, jak te jego myśli się zmieniały, do czego go doprowadziły. Także to nie jest książka, którą czyta się szybko. To nie jest książka, którą czyta się łatwo, ale to jest książka, która może przynieść Wam ogromną, ogromną taką czytelniczą satysfakcję. Czyli po przeczytaniu tej książki będziecie mieć świadomość, że przeczytaliście coś naprawdę dobrego, choć być może wielokrotnie w trakcie czytania będziecie mieli ochotę pozostawić tę książkę na rzecz czegoś łatwiejszego, czegoś, w czym więcej się dzieje, ale nie róbcie tego. To jest też pozycja, którą najlepiej czytać podczas dłuższych posiedzeń. Ja akurat miałam tak, że nie miałam za bardzo czasu na takie dłuższe posiedzenia z książką, a pewnie one największe wrażenie by na mnie zrobiły. To jest książka, z którą najlepiej siąść od razu na kilka godzin, później znowu siąść na kilka godzin, bo gdy będziecie czytali ją tak po 15, po 20, po pół godziny, może po godzinie, to już wrażenie będzie trochę inne. Potrzebujemy jako czytelnicy czasu, żeby zatopić się w tej opowieści i nie możemy się tak po prostu nagle wynurzyć. Zatapiamy się i wynurzamy, wypływamy. Wtedy nie jesteśmy w stanie odczuć tego klimatu. Natomiast kiedy zatopimy się w tej lekturze i pozostaniemy w niej przez dłuższy czas, no to efekt będzie o wiele lepszy. Początek, bo Wiesław Myśliwski zawsze zwraca ogromną uwagę na początki, o czym mówi w wywiadach. Prawie ich nie udziela, ale jak już udziela, to o tym mówi. Wojna miała nadejść już dawno. Spodziewano się jej rok za rokiem, miesiąc za miesiącem, dzień za dniem. Na Nowy Rok, na Wielkanoc, na Zielone Świątki, Boże Narodzenie, na wszystkie Marie, Jany, Piotry, Pawły i we wszystkie inne dni. Była obgadana, wywróżona, wymodlona. A od pewnego czasu nawet słychać ją było. Wystarczyło przyłożyć ucho do ziemi, a gdy pogoda była czysta, wsłuchać się dobrze we wschód, a dochodziły jej dalekie pomrukiwania, dudnienia, nawet pojedyncze czasami wybuchy. Niekiedy zaś w ciemną, bezgwiezdną noc, gdy się wyszło na wzgórze, można ją było nawet ujrzeć. Gdzieś daleko, daleko, jakby na samym brzegu nocy, ukazywały się oczom różne przedziwne błyski, jasności, łuny czerwone, wyglądające na zwykłą, daleką burzę, ale mówiono, że to jest właśnie wojna. I mówiono, że nie jest już wcale daleko i nad nią ją obliczano. Piękny język, z którym warto się poznać, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. A jeżeli ktoś zapytałby mnie, od czego zacząć spotkanie z Wiesławem Myśliwskim, to powiem Wam, że odpowiedź wcale nie byłaby taka prosta. Mogę powiedzieć, od czego ja zaczęłam spotkanie z Wiesławem Myśliwskim. Zaczęłam od traktatu o łuskaniu fasoli, ale właściwie każda inna lektura była lekturą trafioną. Po prostu każda jest inna.
no nie wiem, może Nagi Sad, ale to jest jakieś takie moje subiektywne teraz gdybanie, bo próbuję nie zaginać rogów, ale czasami mi się to nie udaje. I teraz wiem, że jeżeli zagnę, to ten cytat jest na pewno takim cytatem, który chcę wam przeczytać. O, gdybym ja był takim jaśnie panem, zawołałbym malarza i rzekł mu: masz tu tyle i tyle, będziesz mnie malował. Ale nie tak, jak ci się tam zdawać będzie, ale jak ci każę. Będziesz sobie spał w pałacu, w osobnej komnacie, jadł co tylko zechcesz, pił ile dusza twa zapragnie. Nawet dziewkę sobie upatrz, z pokojówek, ze dworu, nawet damę jaką. Frak ci każę uszyć, powóz będziesz miał osobny, 4 konie, lokaja. Czego jeszcze ci potrzeba? Mów, światła? No to rozwalimy jeden mur. Ale będziesz mnie malował od rana do zachodu. Będziesz mnie malował dotąd, aż ze wszystkim mnie wymalujesz. Dzień po dniu. Żebym nie był tylko jeden jaśnie pan, jak ten tu, ale żebym wszędzie był, wszędzie, jaki tylko być mogę, czy nawet nie mogę. Niech mnie będzie bez liku, żeby nikt już nie mógł mnie się pozbyć, nikt zapomnieć o mnie i żebym tylko taki był, jak mnie namalujesz. I na co dzień i na zawsze tylko taki, jak mnie namalujesz. I żebym prawdziwszy był na każdym obrazie, niż jestem. Prawdziwszy. Ten fragment dobrze pokazuje to, co się działo w chłopskiej głowie. Im dłużej ten człowiek w pałacu przebywał, tym dalej się posuwał i tym bardziej jaśnie panem się stawał. Okazuje się, że jako chłop marzył o tym, żeby ktoś traktował go poważnie, marzył o tym, żeby być ważnym, marzył o tym, żeby mieć nad kimś władzę. Może ta władza, na pewno, być może, ta władza wynikała w jego przypadku z pewnego rodzaju zemsty nad tymi, którzy zawsze mieli więcej od niego. Nie chciał, żeby o nim zapomniano. Nie chciał być kimś bezimiennym, jakimś bezimiennym chłopem, o którym ślad nie pozostanie. Chciał być kimś, o kim będzie się pamiętało. Przechadza się w tej książce po pokojach. Każdy pokój wywołuje w jego głowie jakieś różne inne skojarzenia, więc w tej swojej głowie on przyjmuje gości. Przyjmuje petentów wręcz, którzy zwracają się do niego na przykład z prośbą o pożyczkę, daje dyspozycję, ma żonę, oczywiście jest to żona nieszczęśliwa, on też jest nieszczęśliwy, wymyśla całe swoje dzieciństwo, całą swoją przeszłość i powiem wam, że właśnie tak patrząc na tę książkę z góry, z całości, zauważamy, jak to przesiadywanie w tym pałacu, w takim momencie, jakim jest nadejście frontu, sprawia, że jego umysł posuwa się bardzo, bardzo daleko. I charakterystyczne jest też w moim odczuciu w przypadku tej książki to, że punkt ciężkości, ten punkt jakiś taki kulminacyjny, nie znajduje się, no nie wiem, gdzieś w trakcie tej opowieści, w połowie opowieści, on znajduje się na końcu. Więc to nie jest tak, że napięcie się stopniuje, mamy ten punkt, a później powoli opada, później jakieś takie zaskoczenie drobne na końcu. Nie. Tutaj po prostu napięcie cały czas rośnie i na samym końcu wybucha. Wybucha w momencie, w którym ten człowiek zasiada przy fortepianie i okazuje się, że tymi swoimi chłopskimi palcami nie jest w stanie wydobyć z niego dźwięków. Te dźwięki uciekają mu spod palców. To dopasowanie się przy fortepianie, czyli to sięgnięcie duszy tej osoby, która wcześniej tutaj mieszkała, czy właściwie sięgnięcie własnej duszy, obnażenie jej, ma miejsce właśnie wtedy, gdy on siada przy fortepianie. Myśliwski dokonał samopoznania kultury chłopskiej, sytuując ją na tle tradycji narodowej i spodziewa się, że głębokie poznanie tej kultury niedocenianej przez wielu, z wyjątkiem największych i najszlachetniejszych myślicieli i pisarzy, może działać zapładniająco i wywierać wpływ na kulturę ogólnonarodową. Tym się różni od pozostałych pisarzy nurtu, że nie sięga po realia wiejskie, obyczajowość, po folklor z tymi wszystkimi wyznacznikami, które różnią wieś od miasta, ale sięga po system wartości stworzony przez chłopstwo. Stosunek do ziemi, do przyrody tak w planie czysto pragmatycznym, jak też metafizycznym. Odkrywanie chłopskiej wyobraźni, języka mówionego. W przypadku tej książki chciałam wam tylko zasygnalizować, że ona istnieje, a do przeczytania Pałacu Myśliwskiego oczywiście was zachęcić, ale nie tylko do przeczytania Pałacu Myśliwskiego, bo mam nadzieję, że jest coraz mniej osób, które nie czytały jeszcze żadnej powieści Wiesława Myśliwskiego. To jest tak, kupujecie książkę Myśliwskiego raz, ona może wam służyć przez lata. Na dobrą sprawę, gdybym skończyła czytać Pałac, mogłabym
zacząć go czytać od nowa i tak w kółko i za każdym razem ta lektura byłaby lekturą inną. Jak pewnie zauważyliście, o rzece dzieciństwa Andrzeja Stasiuka wypowiadałam się dość pozytywnie. O pałacu Wiesława Myśliwskiego jeszcze bardziej entuzjastycznie, bo też on jest chyba taką moją najważniejszą lekturą lata, ale też bardzo pozytywnie będę wypowiadała się o Wilczej Jagodzie Seweryny Szmaglewskiej. Tak jak wspomniałam wcześniej, sięgnęłam po tę książkę dlatego, że dowiedziałam się, że jej akcja toczy się na Mazurach, a że właśnie stamtąd wróciłam, to chciałam jeszcze na chwilę się na tych Mazurach zatrzymać. Zaczniemy sobie od autorki, czyli od Seweryny Szmaglewskiej. Możecie kojarzyć ją jako autorkę Dymów nad Birkenau. Nie mam ich w swoich zbiorach, bardzo chciałabym mieć, ale też jako autorkę takiej powieści przygodowej, w której poznajemy grupę harcerzy, powieści Czarne Stopy. Natomiast to jest taka jej mniej jednak znana opowieść, Wilcza Jagoda, ale właśnie Seweryna Szmaglewska. Do rzeczy. Seweryna Szmaglewska urodziła się jeszcze przed wojną. Ona urodziła się w 1916 roku, a w czasie II wojny światowej przeżyła sporo, dlatego że w latach 40. od 42 do 45 roku przebywała w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Więc wyobraźcie sobie, z jakimi obrazami ona sobie później w tych czasach powojennych musiała poradzić. Po wojnie wyszła za mąż za architekta, zamieszkała początkowo w Łodzi, a następnie przeprowadzili się do Warszawy. Wspominam o tych epizodach z jej życia dlatego, że mam wrażenie, że ta Wilcza Jagoda, ta opowieść, choć właśnie sprawiająca wrażenie powieści, czerpie garściami z biografii Seweryny Szmaglewskiej. I to też pokazuje, jak bardzo takie doświadczenie wojny wpływa na człowieka. Swego czasu polecałam Wam taki tom opowiadań Irit Amiel, to jest pisarka żydowska, Osmaleni. Ona właśnie w tych opowieściach opowiada o ludziach, którzy doświadczyli wojny, przeżyli, choć na przykład całe ich rodziny zginęli, i mówi o tych ludziach jako o ludziach, którzy zostali osmaleni. Więc Seweryna Szmaglewska też temu osmaleniu uległa. Obserwujemy tutaj rodzinę, która mieszka w Warszawie, ale spędza lato na Mazurach. Szuka spokoju, szuka ciszy. To jest pani, pan i dwoje synów. Tutaj akcja tej opowieści nie toczy się linearnie, to nie jest historia opowiedziana linearnie. Trochę sobie skaczemy, ale nie na tyle, żeby gdzieś móc się w tym pogubić. Raz widzimy tych chłopców, którzy są już starsi, a raz widzimy tych chłopców, kiedy są już jeszcze młodsi. W tym filmie, w którym opowiadałam o książkach, które przeczytałam w czasie mojego wyjazdu na Mazury, wspominałam o Na tropach smętka Melchiora Wańkowicza. Teraz tylko dodam, że trzeba się w tę książkę wgryźć i to nie jest tak, że ona zrobi na Was wrażenie od pierwszych rozdziałów. Ona zrobi na Was wrażenie od pewnego momentu i też pod warunkiem, że widzieliście te miejsca, o których Melchior Wańkowicz wspomina. Tutaj to małżeństwo zatrzymuje się latem u starszej pani. A Mazury to są takie tereny, której ludność, Mazurzy, bardzo często nie opowiadała się po żadnej ze stron. Czyli oni ani nie czuli się Polakami, ani nie czuli się często Niemcami. Jasne, że podlegali w jakimś tam stopniu tej polityce germanizacyjnej, ale tak nie do końca. Oni po prostu byli tutejsi. Więc gdy tych dwoje młodych ludzi, mąż i żona, przyjeżdżają do tej starszej pani i gdy ta żona wchodzi do takiego jej salonu, pokoju reprezentacyjnego, na kominku odkrywa zdjęcia. Na tych zdjęciach przedstawieni są synowie tej starszej pani. No i cóż, dlatego wspominałam o tym, że jest tutaj sporo zaczerpnięte z biografii Seweryny Szmaglewskiej, dlatego że ta żona bardzo negatywnie, tak w środku, reaguje na te zdjęcia. Ona doświadczyła pobytu w obozie, jej mąż zresztą też doświadczył tego pobytu
I gdy ona widzi zdjęcia synów tej starszej pani w niemieckich mundurach i przypomina sobie, do jakich rzeczy tacy żołnierze byli zdolni, no to nie czuje się dobrze w tym miejscu. A ta starsza pani z kolei spogląda na sytuację zupełnie inaczej, dlatego że ona właściwie cały czas znajdowała się gdzieś poza. Dla niej to było naturalne, to znaczy to nie było chciane, ona nie chciała wysyłać tych młodych swoich synów na wojnę, no ale nie miała wyjścia i oni musieli iść i uwierają to, że z jednym z nich nawet nie zdążyła się pożegnać. A tak jak wspomniałam, oni byli tutejsi, ani oni nie opowiadali się po żadnej ze stron, byli tutejsi. I to doświadczenie wojny, to osmalenie towarzyszy bohaterom przez całą tę opowieść. Mamy piękne opisy tej mazurskiej przyrody. Wędkujemy, pływamy po jeziorach. Ile razy na jeziorze stanę w łódce, a myślę, że jestem sam, dechu w płuca nabiorę i wołam: ojciec, Józka. Józka to moja kobieta. Córki wołam po kolei, najmłodszego chłopaka, bo może wracają z niemieckich obozów, a tu podrósł wysoko modrzewiowy zagajnik, dzieci były małe, trafiłyby to, mogłyby się błąkać. Echo się ze mną drażni, powinien, żem to rozumieć, a na płacz mi się zbiera. Józka wołam, echo przekręca jakoś tak uska. Cóż dopiero jak zaczną z kajaków odkrzykiwać, mi staremu, jak mi publicznym słowem ubliżą, takim słowem plugawym, że prędzej bym skonał, niż bym je powtórzył. Umilkł, nagle się uśmiechnął. Pewno, gdyby mnie święty Krzysztof, patron wód, zapytał, co wolę słyszeć na jeziorze, Heil Hitler, czy różne brudy w gębach turystów, ty taki, owaki, stary dziadygo, no to przecie trudno. Po wojnach zawsze bywa, że mierzwa płynie górą. Kiedyś musi to plugastwo zamilknąć. Michał Kajka napisał, a my jego słowami będziemy się dziś modlić. O ojczysta nasza mowo, coś kwitnęła nam przed laty, zakwitnijże nam na nowo, jako w lecie kwitną kwiaty. Hitler głupi, głupi Goebbels. Oni spalili moje książki. Dziękuję psieknie, że głowy mi nie spalili. Tu w głowie zostało wszystko, co chcieli zamienić w popiół i zgładzić. A ja przez całą wojnę z pamięci młodym i starym recytowałem. Ot, na przykład choćby to. Poloneza czas zacząć, pod Komorze rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając ponad rękę Zosi i skłoniwszy się psieknie w pierwszą parę prosi. Te tygodnie, które ta wspomniana przeze mnie rodzina spędza na Mazurach, to nie są tygodnie, w których obserwujemy po prostu łowienie ryb, pływanie po jeziorze i jakieś radosne zabawy. To jest książka, w której za sprawą takiej, zdawałoby się, lekkiej historii, dochodzi do głosu ta historia ciężka. Ta historia wymagająca już namysłu, dochodzą do głosu różni ludzie, dochodzi do głosu doświadczenie autorki tej opowieści, to doświadczenie wojenne i ta wojna, to wspomnienie wojny na tych kartach gdzieś się czai, czasami w jakiś sposób staje się widoczne, ale zwykle po prostu się czai i mamy takie wrażenie, że ono tam jest. Także polecam, choć mam wrażenie, że o wiele lepiej tę książkę się czyta, wiedząc co nieco na temat Mazurów i wiedząc co nieco na temat Mazur. Mam nadzieję, że zachęciłam Was szczególnie do przeczytania Pałacu Wiesława Myśliwskiego, bo to jest mój numer jeden, ale uprzedzam, że naprawdę to nie jest łatwa lektura. Jeżeli szukacie czegoś odrobinkę łatwiejszego, no to chociażby ten Nagi Sad, który czytałam jakiś czas temu. Do zobaczenia w kolejnych moich filmach i dajcie też znać, co Wy przeczytaliście takiego szczególnego w czasie tego lata. Dobrze wiemy, że nie liczy się liczba przeczytanych książek, tylko to, jakie one zrobiły na Was wrażenie. No i mam też nadzieję, że nie mieliście takiego jakiegoś poczucia straconego czasu podczas czytania jakiejś konkretnej z wybranych przez Was lektur. Do zobaczenia w kolejnym filmie czwartkowym albo w kolejnym poniedziałkowym.